A gdy już zasiądzie na swym królewskim tronie, napisze sobie w księdze. Odpis tego prawa. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 18 werset. Wyrównanie ścieżek naszego życia przez Słowo Boże. Czy kiedykolwiek istniał doskonały system polityczny? W praktyce nie, w koncepcji tak. Bóg określił w wielu szczegółach, w jaki sposób ma być sprawowana władza nad Jego ludem Izraelem. Bóg przewidział czas, kiedy lud będzie pragnął króla. Już na wiele lat wcześniej, w pożegnalnej mowie Mojżesza, zostało poczynione postanowienie na ten czas. To, co było prawdą dla króla izraelskiego według woli Bożej, jest w zasadzie prawdą dla każdego przywódcy. Co więcej, ma to całkiem praktyczne znaczenie dla każdego wierzącego, bo chociaż jeszcze nie panujemy, zrobimy to dopiero wtedy, gdy Chrystus będzie publicznie rządził, to jednak już uczynił nas królami i już jesteśmy królewskim kapłaństwem, jak mówi nam Księga Objawienia, pierwszy rozdział, szósty werset oraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset. Król w Izraelu nie miał się rzucić w wir rządzenia zaraz po objęciu urzędu. Musiał raczej najpierw poświęcić czas na skopiowanie całego tekstu prawa danego przez Boga. Nie tylko przeczytać go raz, ani podyktować innym, ale zapisać go w księdze własną ręką. To, co przepłynęło przez palce, że tak się wyrazimy, jest przechowywane w pamięci. Czy my również mamy zwyczaj zapamiętywania tekstów biblijnych, być może poprzez ich zapisywanie? To, co zapamiętasz w ten sposób, będzie kształtować twoje życie. Król był zobowiązany do prowadzenia swojego osobistego życia w bojaźni Bożej. W tym miał być przykładem dla swojego ludu, a także w całym swoim sprawowaniu urzędu był pod prawem. Prawodawcą nie był on sam, ale Bóg. Przed nim był odpowiedzialny. Takimi królami chcemy być w naszej mniejszej lub większej sferze życia. Ludźmi, którzy znają wolę Bożą i odpowiednio do niej układają swoje życie osobiste i swoją służbę dla Pana. Wyrównanie ścieżek naszego życia przez Słowo Boże, a gdy już zasiądzie na swym królewskim tronie, napisze sobie w księdze odpis tego prawa. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 18 werset.